Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, swoje plany. Zaczynałem z rankingu 1000, aktualnie jest to 1735. I lecimy z tematem, szukamy przeciwnika. Mamy. No to zaczynamy. Może D4. Na dobry początek D5, C4. Obrona słowiańska, posunięcie C6, solidny debiut, można tutaj grać bardzo różnie, ja zagram sobie skoczek na F3, lubię sobie tutaj zakombinować troszeczkę w tej pozycji i teraz myślę, że zagram skoczek D2, ruch pewnie rzadziej spotykany, ale logiczny, po prostu bronię pionka i będę miał tutaj dosyć łatwy rozwój, ale teraz można właśnie spróbować zestawić pułapkę na przeciwnika, zagramy skoczek H4. Zobaczymy, gdzie ten goniec tutaj nam zawędruje. Okej. Okay. I chyba mamy tutaj gościa w garści. Dlatego, że jest hetman B3, atakujemy pionka. I po takim zagraniu jak hetman B3, zagramy hetman H3 i mogą być wielkie problemy. A jeżeli oczywiście zagra hetman na C8, no to dalej pozycja będzie całkiem okej. Okay. Hetman C7. Dobrze. Tak zastanawiam, czy ja czegoś tutaj nie pomyliłem w wariancie, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek mogę się mylić, bo coś mi tutaj świta, że goniec na F4 powinien stać, ale nie wiem tego już w sumie do końca. Dobrze. Tak się teraz zastanawiam, bo jak zbije tutaj, on zbije, będzie mi atakował pionka. Mogę zagrać też E3, mogę zagrać E3, dlaczego by nie? Zawsze goniec troszeczkę się bardziej wysunie. Okej, okay, jest E6. Myślę, że zbiję tego gońca i zagram bardzo proste plany, czyli G3, goniec G2, bez żadnych udziwnień. Pozycja już nie jest jakaś tam, powiedzmy, ostra, tylko normalna. Przy okazji wieża nie atakuje tutaj pionka, za chwilę zrobię roszadę, zagram skoczkiem może na F3. Jest roszada, pewnie roszada krótka A6, ale gość gra bardzo szybko. Oczywiście teraz tak, on planuje wybić, zagrać pewnie jakieś B5. No dobra, zagramy sobie A4. Czyli będziemy bardziej pilnować tego planu B5, żeby przeciwnikowi nie pozwolić tam zagrać. Utrudnić mu tą akcję przede wszystkim. Czasami ruch taki A5 bardzo może sparaliżować skoczka na B6. Też tak się zastanawiam, czy po prostu nie zagrać z planem C5, A5, F4 i skoczek F3, skoczek E5. Tak kompletnie zamknąć tutaj pozycję przeciwnikowi. Z drugiej strony nie chcę chyba do końca tego zrobić. Jeszcze zobaczymy, jak to się rozwinie. Problem mam ze skoczkiem, przepraszam, z gońcem na C1. Muszę go jakoś uruchomić. Wydaje mi się, że plan typu F4, skoczek F3. Goniec D2 może być ok, ale może być też zbyt wolny. Widzę, że gość się szykuje do B5. Jeszcze czarne nie zrobiły roszady, to jest ciekawe. Wiecie co? Więc w takim razie chyba zagram sobie posunięcie skoczek na. Chociaż też skoczek B1 jest ciekawe. Żeby go przestawić na C3. Bo na F3. Nie, no dobra, na F3. Niech będzie na F3. Tutaj myślę, że się nic złego nie dzieje. Jeżeli on walnie na C4, ja zbiję hetmanem, on B5, ja wybiję, on wybije tym. Możliwe. Otworzy się goniec. Mi tutaj bardziej chodziło właśnie o gońca D2, żeby on się uruchomił. I teraz przerzucę sobie wieżę na C1 i będę na fajnym rentgenie z hetmanem. Wybicie, wybicie i chyba B5. Okej, okay. Ja nie muszę teraz tego pionka zbijać, moi drodzy. To jest też bardzo ważna kwestia. Hetman C2 i wieża C1. Teraz pozycja mi się wydaje bardziej się fajnie uprościła. Co? Skoczek B6? Okej, okay, no tutaj może wlecieć, chce zbić pionka, ale jak mu zagram tak, aha, to on odejdzie po prostu. Dobrze, ale zagram ci tak gońcem na A5. Po to tego gońca mam, żeby tam postraszyć. I na dobrą sprawę, teraz tak jak patrzę, on jak odejdzie hetmanem, to będę mógł zbić tu. Teoretycznie na takie bicie skoczka za gońca nie do końca może być dobre, ale ja już tutaj na konkretach będę bazował. To znaczy, zagram A5, zagram wieża C1, będę trzymał pole C5. No właśnie. Tym bardziej teraz. Dosyć strategicznie do tego tutaj można podejść. No, wydaje mi się, że muszę tego skoczka walnąć. Wieża zbije. No, zagram. No, zagram te A5. Wieża wróci. Zagram tu.
wieża C1, on wieża C8 prawdopodobnie, a nawet nie tą wieżą zagrał. I chyba tak, chociaż C5 będzie u niego możliwe teraz. Jednak, ale tak zagram, on zbije, zbije, skoczek tu, E4, skoczek tam na pewno nie wejdzie. Wolna linia. Dobra, jedziemy z konkretem. No bo on jak nie wybije, no to wtedy na C6 bym zbił, więc dokładnie tak się dzieje. Jedziemy z konkretem. Skoczek B4 jednak zagra? Nie sądzę. Chociaż, kto wie, zagrał. Lecimy hetman na C3. Tutaj nie mogę na C5, bo dostanę widły, więc na C3. Ten skoczek, jedyne co może zrobić, to hetman go obronić albo zagrać C5. Więc... No właśnie, zobaczymy co zrobi przeciwnik. Zagrał C5 i mam wieża D1, wieża D6. Właśnie z tempem atakuje hetmana. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobre. Wiem, że gram trochę szybko, moi drodzy, ale no trzeba czasem grać szybko. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, co tłumaczę. Wieża D6 i od razu tutaj się czaje na pionka. Zobaczcie, co się dzieje. Mogę zbić. Ale on może zbić później tu, ale mimo wszystko chyba muszę to zrobić. Bo zagra tu i będę miał problem. Zbijam pionka. On zbija na 5. Ok, to wszystko widziałem. I teraz pytanie, czy odejść tu? Nie, tu nie mogę. Muszę tak odejść, żeby nie dostać wideł nigdzie. Jak tak zagram, on zagra tu. Bardzo sprytnie. Jak tu zagram, on znowu zagra tu. Ale teraz tak, tak, tak. No nie, wieża A8. Niebezpieczeństwa się dzieją w sumie. Nie mamy dobrego odejścia hetmanem? Nie, no tak mogę zagrać jeszcze, ale zaraz tak, to on tu. No musiał oddać jakość. Czyli mnie zrobił. Ale chwilunia. Aha, przecież tutaj wisi hetman. Co ja w ogóle gadam? A co, tak nie mogę zbić? No nie, no to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Okej, czyli tu troszeczkę się pokomplikowało. I teraz właśnie to jest ten motyw, co często u osób widzę i sam wpadłem w tą pułapkę. Myślę wtedy, kiedy są kłopoty, a jednak trzeba zapobiegać niż leczyć. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dobra, muszę chyba oddać po prostu jakość. Jak on zagra na C4, no to mogę zbić na A6 pionka. Tu wyprostuję pionki ewentualnie. No bo nie widzę innej drogi. Troszkę mi brakuje lufcika. Dokładnie. No zbiję tego pionka. Jak on zbije mi wieżę, zbijam pionkiem. Zawsze wolny pion. Goniec F1 po szachu. A, nie dał szacha. To chyba tak. E5. Wzmocnimy akcję. No ale może dać szacha w każdym razie. Ja odejdę tutaj. No zdziwię się, jak nie da szacha. Powinien dać szacha. Wtedy wprowadzę sobie szybko wieżę drugą. Dokładnie tak się też dzieje. W sumie może trzeba było spokojnie poczekać i nie grać E5. Ale z drugiej strony chce się taki ruch zagrać. Ha, jak ja zagram teraz tutaj, to on ma szacha. No dobrze. Więc gram wieża B6. Już teraz będę mógł odejść królem, żeby goniec był swobodny. Jak zagra wieżą tutaj, to ja będę mógł zbić pionka. I to już może być bardzo pozytywne. I jakaś tutaj, jakiś ratunek może się tutaj chyba pojawić, tak mi się wydaje. Przede wszystkim wiara w siebie. Wiara w siebie, moi drodzy, w pozycji. Tu będzie chciał wzbić. Ale moment. A jak ja zagram tak, to będzie musiał wrócić. To dostaje mata, hello. Moi drodzy. To się nazywa wyjście z wora albo fart? No nie wiem. Lecimy sobie z nową partią. No cóż, tak też bywa. Gramy teraz czarnymi. Sam jestem zaskoczony, że ta pozycja się szybko tak skończyła, ta partia. Jest D4.
No dobra, zagramy sobie posunięcie g6, goniec g7. Może przeciwnik zagrać e4, teraz ma taką możliwość, przejdziemy do obrony nowoczesnej, ale zagrał c4, prawdopodobnie będzie obrona królewsko-indyjska. Teraz zagrał posunięcie c5, takie inne niż zwykle, sobie tutaj grywam i po tym ruchu wiem, że można zbić na c3 i tak też zrobić, zagrać f5. Powiem szczerze, gram ten wariant na czuja, bo dokładnie go nie znam, ale założenia tego wariantu oczywiście jakieś tam znam. Hetman atakuje słabe pionki, wystawiamy szybko skoczka i dążymy chyba do długiej roszady. Nie wiem, czy to jest dobra kolejność, tutaj nie dam się, znaczy nie dam sobie obciąć za to głowy, a nawet ręki. Chodzi o to, że przede wszystkim atakuje tak, dobra, gram sobie skoczkiem. Jakieś takie wejścia chyba nie są jakieś groźne, mi się wydaje. Ten skoczek może też wejść na e4 i mocno atakować pionka c6, ale moim założeniem jest, a no właśnie, ale zagrał tak, to co? Tylko nie 4. Moim założeniem jest oczywiście zagranie d6, wrzucenie szybko skoczka tędy i zrobienie długiej roszady. I to może być całkiem ok ze strony, jeśli chodzi o strategię. To też jest bardzo ciekawy wariant, inny niż zwykle gram w obronie królewsko-indyjskiej. I oczywiście gram od razu d6. Przeciwnik, a no właśnie, sobie poszedł tędy. To też jest jakieś rozwiązanie. Na pewno to też jest jakieś rozwiązanie, tylko teraz pytanie. Czy zbić skoczka, czy zbić gońca? Skoczek może trochę namieszać. Więc chyba zbiję po prostu skoczka. I skoczek d7. Jeżeli będzie jakiś e4, bo ja na jego miejscu bym zagrał taki ruch na przykład, to może koń e5, może koń b6. Tutaj po biciu trzeba uważać na pole e7. Ale zagrał e3. No dobra. Gram koń b6. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, ale za chwilę chcę zagrać h6. Czy na to mi przeciwnik pozwoli? No nie wiem, pozwolił. Zagram tak. Teraz zagram tak, zobaczymy, co zrobi goniec. Tutaj też na pewno wymiana hetmanów będzie w porządku, czarnymi. I on atakuje właśnie ten punkt. Na pewno coś tutaj można było zagrać lepiej, tak przypuszczam. Ale mówię, to trzeba było fajnie przeanalizować. No i coś nowego, więc mam nadzieję, że... Co? What? O co chodzi, panie kolego? Takie prezenty w kwietniu... Nie no, rewelacja. Figura więcej, więc... Dobra, bijemy. Oczywiście jak on wszystko do końca bije, to tam na C3 pada, więc odbijam gońcem i spokojna głowa. Nie no, podstawił figurę. W ogóle co to ma być, co nie? Aha, tak. Mimo wszystko robię długą roszadę. Nawet jak on mi bije z szachem, chowam króla, po prostu. Figura więcej, można sobie na to pozwolić. Król to jest już mega bezpieczny, nawet jak będzie kosił kolejne pionki. To znaczy, nie oddam mu wszystkich pionków, bo to też nieładnie, ale trzeba próbować też z rozwagą oddawać te piony na pewno. Przede wszystkim celem było, żeby król był bezpieczny. No teraz to wezmę pionka na c4. Sprawa się już wyjaśni sama za moment, bo wzięcie tego piona już jest nieuniknione. Okej, myślę, że przepchanie pionka będzie w porządku, bo on zagra tak, żeby wejść wieżą. Okej. Ja zbiję tutaj po prostu. Ale dziwnie podstawił figurę. No ja tego nie rozumiem. Znaczy, wieku, no podstawki chodzą po ludziach, co nie? Ale... Żeby tak łatwo... Dobra, biję na c4. Nie będę bronił pionka e7. Wolę zbić pionka na c4 i zagrać aktywnie. I tutaj wieża e8. Poczekajcie, bo faktycznie tych pionków jak za dużo oddam, też może być niebezpiecznie. Nie no, jedną wieżę trzeba wymienić. Jak się jedną wieżę wymieni, to też mogę pomaszerować pionkami swoimi. Nie chcę wymieniać wieży. Ma prawo. Zagram skoczek e3 z opcją wzięcia tutaj, ale przede wszystkim bronię na g4 chwilowo. Wieża b1, no to spokojnie b3, a4 jakieś dostrzegam. I zawsze mam bicie tutaj, zawsze mogę też tą wieżę postraszyć. Też wieża właśnie g8 będzie w porządku. Tu oczywiście b6 jest obowiązkowe, bo będą kłopoty. Jest a4. Najpierw spróbuję wymienić wieżę, żeby już mi nie męczyła przy okazji pionka. Ok. I zbijamy tutaj.
Zbijam tu, bronię tu, przy okazji mogę też zaatakować tutaj. No to już taka fajna układanka geometryczna, bo jak on zagra tak, to ja zbijam, mamy jeszcze jakiegoś szacha. No i ta wieża myślę, że będzie miała też kłopot. Tak, czy ja tutaj nie przesadziłem, jak to zwykle u mnie bywa? Nie, no mam szacha. Mam szacha. Mam szacha na E2 i idę na D4. Ja atakując wieżę i zawsze mam potem B5, więc się bronię. Okej. Poza tym zawsze po takim biciu mam przepchanie pionka w razie czego, więc tu wszystko działało. Więc ten skoczek jednak zrobił dobrą robotę. W poprzedniej partii faktycznie miałem chyba sporego farta. No i B5. Oczywiście on może zagrać A6, próbować grać wieżą na B7, to jest wszystko zrozumiałe, ale ja się tego nie boję, bo tu nic nie grozi. Po prostu król A8 sobie zagram. Zawsze ten skoczek wróci na C6 i będzie bronił tego pola A7, jakbym jakimś cudem ta druga wieża znalazła się na siódemce, ale się na razie znaleźć nie może. Tutaj będzie opcja bicia. No dobra, wieża D8, tak, próbujemy, nie chcemy oddać piona. No i będę maszerował pionkiem. Wieża E7, pionek, król E3 i pewnie skoczek F5, tak się partia skończy, że podstawi widły, chociaż nie sądzę. A, podstawił z innej strony, to też chętnie skorzystam. Ok, mamy to i lecimy sobie z nową partią. 1792. No to spróbujmy coś ostrego pograć. Na skoczek F3 i D4. Dobra, i goniec na C4. Na tym poziomie gambit szkocki zobaczymy, jak się ułoży. C3, próbujemy. Po biciu, to już wiele razy takich opcji było. Była opcja bicia na F7. Przeciwnik oddaje centrum za friko. Chętnie przyjmę. Więc gambit szkocki przerodził się troszkę w bardziej szkocką partię. Gram H3. Myślę, że ruch jest to ważny, dlatego żeby nie ograniczyć gońca, który atakowałby skoczka, który jest bardzo potrzebny do obrony D4. Widzimy, dwie figury mocno to bronią. Skoczek F6, ok, skoczek C3 normalnie. Klasyczne zbudowane centrum. Na D5 trzeba uważać, ale to nie działa jeszcze. Widzimy, co przeciwnik chce zrobić. Ok, wszystko widzimy. I teraz pytanie. Czy zrobić roszadę? On zbije, ja zbiję, on zbije. I czy ja coś tutaj uzyskam w tym temacie? Chyba nie za bardzo. Tak mi się wydaje, że nie za bardzo. Więc zagram goniec G5, zwiążę skoczka. Ostatnia figura wyszła do gry. No oczywiście zagra H6, to będę musiał zbić tutaj i się z tym pogodzę. Dokładnie tak, ale przynajmniej nie będę miał atakowanego pionka. Para gońców jest po jego stronie, ale ja już mam rozwój szybki i grozi na przykład taki bardzo nieprzyjemny ruch skoczek D5, więc jak on wybije, to też on nie będzie miał pary gońców. Pozycja w materiale jest równa. Gram skoczek D5. No i on prawdopodobnie musi wrócić na D8 i co dalej? No właśnie, co dalej w tej Nie. Czy zostawić na niego pułapkę? Oczywiście on chce walnąć tu, a chwila, to on zostawił pułapkę na mnie. Momencik, ale chwilunia. Zagram tak, będę celował w niego. Inaczej, zagram hetman D3, on zbije tu skoczek i wezmę potem tutaj. Tak zrobimy. Hop. Oczywiście on może zagrać tak, ale to wtedy spotka skoczka na E7. Fakt, że ja też będę miał atakowanego hetmana, ale będę miał tempo więcej, więc zobaczymy, jak on się zachowa. Niech on sobie policzy wariant. Ja już tutaj widzę intuicyjnie dosyć, że to się zgadza. Poza tym muszę uważać na taką groźbę, ale to nie działa, bo jest skoczek H4, przypominam. Więc taka pułapka na pułapkę. Trochę. No i cóż, pytanie, co on zrobi, bo czy on może wieża E8? Przyznaję, że ten goniec jest tutaj bardzo taki uciążliwy nieco. F5, ale zaraz, moi drodzy, to chyba po tym ruchu wygrywamy partię, co nie? Podwójne szachy jeszcze w szachach się liczą, więc chyba hetman leci do ciepłych krajów, moi drodzy. Dobra, mamy to, mamy to. Dosyć szybko poszło. Lecimy sobie z kolejną partią.
czarnymi. D3. A to ciekawe. To ja myślę, że zagram E5, bo jeżeli... Co? Myślałem, że E4 zagrasz. No dobra, jak grasz sobie tak, to ja sobie zagram tak. Myślę, że normalne wyprowadzenie figur tu będzie najlepszą drogą do rozwoju. Co on w ogóle robi? Jakiś murek tutaj ustawia. Okej, okay, no zagram C5, żeby mieć troszeczkę więcej pionów jednak w centrum i za nim podążą skoczki. Skoczek C6, nie obawiam się bicia, nawet chcę tego bicia, nie chcę przepychać, nie chcę tu pozycji zamykać. No dobrze, co on tutaj kombinuje? No to skoczek F4, niech będzie, jak zbije. Ależ on szybko gra. Zaraz będzie miał kłopoty, mam nadzieję zresztą. F5, szybkie F5, dobra, to tak troszkę pod przeciwnika gram szybciej. Chociaż hetman F6 było ciekawe, dużo ruchów jest ciekawych. Spróbujemy związać, dlaczego by nie? Jeżeli on nie ma czarnopolaka, to próbujemy wiązać tutaj tego skoczka. Just like that, no i tyle. Wieża E8, bicie, skoczek D4, może teraz pogrozimy, bo po wybiciu zawsze jest... No właśnie, zobaczcie co się dzieje ciekawego. Skoczek D4 może być dobrą opcją. Skoczek D4, bo jak bicie, bicie, on musi B4 zagrać. Będę mógł plasnąć, plasnąć, plasnąć. No i mam jakieś tam pionki więcej. A tu już jest groźba skoczek na B3, więc widzimy, co się dzieje, jak gość ustawia mur chiński, nie? Oczywiście to nie jest jeszcze koniec partii, absolutnie, ale teraz tak, jak zagram tu, on zbije, ja zbiję, on zagra tak. Dalej rozwój mam świetny. Nie, no, grajmy normalne szachy. Goniec E6, atakujmy słabości. Więc to się musi zgadzać. To nie ma co za dużo też kombinować. Więc, aha, tak nie mogłem. Znaczy mogłem, ale tutaj... Tu jeszcze... No nie, nie chcę się śpieszyć z biciem właśnie. Król jeszcze musi się schować, a ja go męczę z tej strony. Bo brakuje mu goniec E2 i roszada. Jeszcze do tego ma kawałek czasu. Chwilunia, chwilunia. Bicie, bicie i goniec E5, ale zwierzę C1 zawsze. Ale to i tak będzie genialna pozycja czarnymi. Dobra, widzę co zrobiłeś, ale to mam strzała. Z szachem oczywiście. Bicie, bicie, bicie hetmanem. I na związaniach będziemy bardzo mocno tutaj bazować. Dokładnie. Moje figury w grze, jego nie, związanko, wieża z F na C8, żeby ten pionek już zasuwał, miał podparcie drugiej wieży, król i myślę, że wygrywam zdwajając wieżę. Po prostu. Tak? Tak. Jak tak? No to tu. Zdobycie figury jest nieuniknione. Dokładnie. I zdążymy to zrobić. Co ja w ogóle zrobiłem? Ja mogłem zbić od razu wieżą na C3, wieża bije na C3, wieża C8. Teraz po tym ruchu dopiero to zauważyłem. No proste rzeczy oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że i tak, tak czy siak, tę figurę zdobywam. Od razu zbijam, bo na to nie muszę patrzeć dokładnie, bo tutaj zbijam z szachem, więc to się wszystko zgadza. Okej. Okay. A ucieknę sobie gońcem, żeby tutaj były jakieś opcje. On jak, no przepchać nie może, bo strzał. No więc, no cóż, te figury zostały w tyle, a przeciwnik ma problem. Król C2. Nie no, figura więcej tutaj już pozamiatana. Zobaczcie, czasami, no ale no, przeciwnik po prostu grał słabo, ale to też... tutaj chyba podciągnę pionka, żeby ustawić jakieś tutaj takie opcje, żeby on nie mógł uciec z królem, no, a w ogóle bardzo szybko gra, nie wiem, chyba mu się nie chce grać w tym momencie. Goniec G2 też kariery nie zrobi. Dobra, dajemy szacha, może jakieś małe matowanie się tutaj znajdzie, dajemy szacha, jak tu, to tu. I tutaj opcja mata na polu A2. Hop. No i jest mat. Moi drodzy, to w tym odcinku myślę, że na dzisiaj starczy to wszystko. No cóż, widzieliście jakie były partie, tak? Gość sobie ustawiał jakiś mur chiński. Bez sensu grać pionkami na samym początku. Bardzo duży błąd. Nie wiem, nie potrafię wyjaśnić do czego tak zagrał, ale czasem tak się zdarza. Zawodnicy są różni. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych speedrunach, w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.